Aż 57% gospodarstw domowych w Polsce uważa, że zakup węgla w obecnym sezonie grzewczym stanowi dla nich duże lub bardzo duże obciążenie finansowe. To wnioski z badania przeprowadzonego na zlecenie Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla. Wyniki opublikował portal wnp.pl. Mimo rozwiązań pomocowych, dodatków węglowych i preferencyjnej sprzedaży węgla, wzrost wydatków na to paliwo jest ogromny. Skutkiem jest duży 60% wzrost liczby osób odczuwających dyskomfort cieplny i jeszcze większy 69% wzrost ubóstwa energetycznego. Średnie wydatki na węgiel wzrosły o 49%. Najwięcej gospodarstw na zakup wydało więcej niż 5 tysięcy złotych. Aż 45% gospodarstw domowych wydaje na zakup węgla co najmniej 10% swoich dochodów, a więc znajduje się w grupie ubogich energetycznie. W porównaniu do poprzedniego sezonu to wzrost aż o 69%.